Koniec roku to czas podsumowań, ale też czas planowania. Często przy choince lub z kieliszkiem sylwestrowego szampana skrolujemy nasze marzenia i plany. Uśmiechamy się do nich i no właśnie, i co? Część z nas zostawia te marzenia w szufladzie, ale część wyjmuje. W dzisiejszym odcinku pomogę zaplanować Ci naukę języka polskiego w 2022 roku. Bo jeśli zawsze marzyłaś o tym, aby mówić po polsku, lub Twój polski partner, Twoja polska partnerka dopytują, kiedy zaczniesz się uczyć, to dlaczego nie teraz? Zapraszam. Czy słyszałaś kiedyś o syndromie Netflixa? Kiedy przygotowywałam materiały do tej lekcji, spotkałam się z tym określeniem i pomyślałam, że to porównanie idealnie pasuje do tego tematu. Często w sobotę wieczorem, kiedy położymy dzieci, mamy z mężem ochotę, aby obejrzeć jakiś film na Netflixie. Włączamy telewizor i zaczyna się szukanie. Może to, może tamto, a może polski, a może komedia, a może dramat. I tak przynajmniej 30 minut. I nagle odkrywamy, że jest 9:30, a my tylko szukamy. Nowy rok dla wielu z nas to jest ten moment, kiedy planujemy swoje cele. I pewnie u Ciebie, skoro oglądasz tę lekcję, na tej liście jest nauka języka polskiego. Najgorsze z możliwych podejść to założenie, że kiedyś się czegoś nauczę. I tak mija dzień za dniem, a Ty nie wiesz, od czego zacząć. Tutaj właśnie wraca syndrom Netflixa, bo otwierasz YouTube, wpisujesz język polski i wyskakuje Ci milion filmów. Dołączasz do grup na Facebooku, a tam zalewa Cię fala grafik, darmowych materiałów. Może decydujesz się na aplikację, ale kiedy widzisz, że zdanie "mój żółw jest młodszy niż mój krab", zastanawiasz się, serio? I czas mija. Dlatego dzisiaj chcę Ci pomóc zaplanować naukę polskiego w 2022 roku. Karty pracy, które teraz wspólnie z Tobą chcę uzupełnić, są do pobrania na mojej stronie internetowej. Te karty pracy są w języku angielskim, ale oczywiście swoje odpowiedzi możesz pisać w jakimkolwiek języku, w tym, którym jest Ci najwygodniej. Pierwsze pytanie brzmi, czy masz wystarczającą motywację? Czy jesteś zmotywowany, żeby zacząć się uczyć języka polskiego? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi tak, to świetnie, ale jeśli Twoja odpowiedź brzmi nie, to zastanów się, co na to wpływa i jak możesz to zmienić. Bo być może uczysz się polskiego już tak długo, że na przykład nie widzisz rezultatów i to Cię zniechęca. To jest ten moment, żeby coś zmienić, więc jeżeli zaznaczasz na swojej liście, że nie jesteś zmotywowany, to zastanów się, co może Cię zmotywować. Może na przykład, kiedy dołączysz, ja swoje odpowiedzi będę pisać po angielsku, kiedy dołączysz na przykład do jakiegoś kursu, czyli poznasz więcej studentów, być może praca z nauczycielem jest tym, co Cię zmotywuje do nauki. Wpisz swoje odpowiedzi tutaj. Drugie pytanie, które musisz sobie zadać, to czy masz czas? Jeśli masz, to fantastycznie, ale jeśli nie masz, to zastanów się, w jaki sposób możesz znaleźć ten czas. Warto zastanowić się, co możesz zmienić w swoim życiu, aby znaleźć ten czas. Ja na przykład często wprowadzam sobie
limit na social media. Kiedy planujesz uczyć się języka polskiego? To jest ważne pytanie, ponieważ chcę, abyś dokładnie zaplanował, kiedy będziesz się uczyć. Możesz sobie na przykład wpisać poniedziałek, czyli Monday, na przykład zawsze między godziną 18 i 19. Jak często? Na przykład raz w tygodniu. Następne pytanie, które jest bardzo ważne, to analiza sytuacji, gdzie teraz jesteś, czyli od jakiego momentu zaczynasz swoją naukę. Nawet jeśli jesteś studentem początkującym, to być może już coś umiesz, na przykład umiesz powiedzieć dzień dobry lub znasz kolory. Dlatego w tym ćwiczeniu po lewej stronie wypisz dokładnie, co już umiesz. Możesz napisać na przykład numery od 1 do 10 lub wiesz, co to są genders. Wypisz dokładnie, co umiesz. Po prawej stronie, w tej kolumnie, wypisz to, co w tej chwili sprawia Ci problemy w nauce, co jest Twoim wyzwaniem. Bo może Twoim wyzwaniem są na przykład polskie przypadki, więc wpiszesz sobie tutaj polskie przypadki, czyli Polish cases. Kiedy już uzupełnisz te dwie kolumny, będzie Ci bardzo łatwo określić Twój cel nauki na najbliższy rok lub przynajmniej na najbliższe miesiące. Dlatego teraz przejdziemy do następnego pytania, a mianowicie, jaki jest Twój cel nauki? Na przykład, może w 2022 roku w 6 miesięcy chcesz nauczyć się polskich przypadków, więc możesz to sobie zapisać jak chcesz, ja napiszę tylko polskie przypadki. Ważne jest jeszcze, abyś wyznaczyła datę początkową, czyli na przykład, nie wiem, niech to będzie 1 lutego tego roku i chcesz nauczyć się tych przypadków na przykład do sierpnia. Wtedy już wiesz, że w swojej nauce będziesz bardzo skoncentrowany na celu. Ważne jest także, aby w swoim planie uwzględnić coś takiego, co ja nazywam grupą wsparcia. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza jeśli uczysz się samodzielnie. Dlatego wybierz kilka osób, które będą Cię wspierać w realizacji Twojego planu. Może to być na przykład Twój polski partner. Czyli możesz poprosić swoją żonę, swojego męża, partnera o to, aby pomagał Ci nawet w sprawdzaniu zadania. To już jest bardzo duża pomoc. Jeśli wolisz uczyć się z kimś, to może warto do swojej grupy wsparcia zaprosić na przykład nauczyciela. To może też być Twój przyjaciel, to może być inny student. Znasz siebie najlepiej, więc zaproś do tej grupy te osoby, które będą Cię naprawdę wspierać. Następne pytanie albo następna rubryka to materiały. I tutaj wraca ten syndrom Netflixa. Wypisz sobie kilka materiałów, z których będziesz korzystać. Nie kolekcjonuj książek. Nie kolekcjonuj słowników, nie kolekcjonuj wszystkich darmowych materiałów, bo jest duże ryzyko, że po prostu nie będziesz z nich korzystać. Dlatego jeśli uczysz się z nauczycielem, to te materiały i plan nauki będziesz mieć gotowy. Jeśli uczysz się samodzielnie, to zastanów się, które materiały mogą Ci się przydać. Wybierz kilka
i po prostu z nich korzystaj. Jeśli na przykład zdecydowałeś się, że Twoim celem na 2022 rok będzie nauka przypadków, to możesz właśnie wykorzystać jakiś kurs internetowy, kurs online, na przykład Master the Polish Cases. To jest mój najnowszy kurs, który będzie dostępny w lutym. Także jeżeli interesują Cię przypadki, to zapraszam Cię do tego kursu. Ale wypisz sobie tytuły książek, wybierz jeden podcast, z którego będziesz korzystać. Pamiętaj, żeby to nie była też za długa lista. Dobrze, skoro mamy już wybrane materiały, mamy wybraną grupę wsparcia, to warto teraz przygotować sobie plan. W tym planie musisz uwzględnić to, jakie kroki przybliżą Cię do realizacji Twojego celu. I tak jak wspominałam wcześniej, w zależności od tego, jaki to będzie cel, te kroki mogą być inne. Bo jeżeli będziesz uczyć się słownictwa, to możesz sobie na przykład wybrać tutaj, jakiego słownictwa będziesz się uczyć danego dnia. Może to być na przykład słownictwo z grupy jedzenie lub z grupy sprzęty domowe. Więc ta lista jest tak naprawdę uzależniona od tego, jaki jest Twój cel. Kiedy już masz plan, to wtedy przechodzimy do ostatniej części, czyli przenoszenie naszego planu na oś czasową. Ja przygotowałam tylko kalendarz na styczeń, ale możesz taki kalendarz wydrukować sobie na pozostałe miesiące, w zależności od tego, jak często i jak długo chcesz się uczyć. Przykładowo, jeżeli zaplanowałaś naukę przypadków, to możesz sobie zaplanować w styczniu na przykład dołączenie do grupy oczekujących na kurs. Jeżeli wybrałaś inny cel, to te wszystkie zadania będą uzależnione też od celu, ale wypisz sobie, co w danym tygodniu zrobisz. Na przykład w tygodniu drugim, jeśli chcesz uczyć się z darmowych materiałów, możesz wpisać YouTube i wybrać sobie jeden odcinek o danym przypadku. Może być na przykład Locative, który jest w moich lekcjach na YouTubie. Także ten plan może wyglądać w ten sposób. Ostatnie zagadnienie na tej liście to jest test, bo skąd będziesz wiedzieć, że robisz postęp? I znów, jeśli uczysz się z nauczycielem, to oczywiście możesz poprosić nauczyciela o informację zwrotną, ale jeżeli uczysz się sam, to możesz poprosić swojego polskiego partnera, partnerkę o to, aby sprawdzili Twoje zadanie domowe albo aby, nie wiem, porozmawiali z Tobą. Jeśli na przykład kupiłeś mój kurs o przypadkach, to do każdego modułu są dołączone quizy, ale także w grupie sprawdzam wszystkie projekty. Także w zależności od tego, jaką metodę wybrałeś, tak dopasujesz do siebie ten ostatni punkt. Ważne, żeby też wybrać datę. Jeżeli założyłeś, że przypadków nauczysz się na przykład do sierpnia, to możesz sobie tutaj wpisać sierpień i na przykład to może być jakiś quiz. Dobrze. Podsumowując ten planer. Ważne, abyś wiedział, czy jesteś, wiedziała, czy jesteś zmotywowany, czy nie. Dlatego to pytanie jest ważne. Jeśli Twoja odpowiedź była nie, to ważne, abyś odpowiedziała na pytanie dlaczego i jak to zmienić. Ważne jest także, aby zaplanować, kiedy będziesz studiować oraz co już wiesz, a czego chcesz się nauczyć. Wybierz materiały, z których chcesz się uczyć. Wybierz to teraz, zrób sobie listę, tak aby potem nie tracić tego czasu na ponowne szukanie, wyszukiwanie. I oczywiście musisz dokładnie wypisać, jaki masz plan na swoją naukę.
Planowanie często jest pomijane, jeśli uczymy się czegoś tylko dla siebie. Planowanie kojarzy nam się z biznesem, z pracą, czasami ze studiami. Ale krótki plan może sprawić, że na przykład nauka polskiego w tym roku może zakończyć się sukcesem, czego Ci bardzo życzę. Powodzenia!